Cześć, witam ponownie. Długi czas mnie nie było, bo to chyba ze 3 tygodnie, ale to było związane z tym, że troszeczkę robót było związane z tym mieczem. Modyfikowanie rolki przede wszystkim. Dwa razy musiałem podjeżdżać, żeby ją przerobić. Średnica, którą wymierzyłem, trochę okazała się za duża, więc musiałem podjechać ją stoczyć. Potem poprawa jeszcze raz kanałka na troszeczkę głębszy, bo brakowało mi miejsca między kadłubem a mieczem, tak żeby już nie rozwiercać i szpilki, która przechodzi w osi rolki, nie przesuwać, tylko żeby już była w tym samym miejscu. W momencie, kiedy założyłem za dużą rolkę poprzednią, ona była o 10 mm wyższa, miecz schodząc do dołu po prostu się wysuwał i blokował, więc trzeba było ją troszeczkę przesunąć, czyli zejść ze średnicy, tak żeby miecz można było swobodnie wysuwać w tej płaszczyźnie, a już się nie skręcał na dole, bo wiadomo, ta rolka go powodowała, że on się przesuwał, no i automatycznie klinował w całej tej kieszeni w skrzynce mieczowej. Najgorsze w sumie za mną, bo już rolkę przymierzyłem, wiem, że pasuje, pokażę wam za chwilę. Musiałem trochę poprzewiercać kadłub od wewnątrz, żeby dostać się do szpilki, która trzyma rolkę. W tym miejscu wchodzi rolka. Tutaj musiałem przewiercić od środka, od kadłuba otwór, tak żeby szpilka przechodziła, ale to zaraz wam pokażę od wewnątrz. Tutaj w skrzynce mieczowej jest zrobiony otwór. Musiałem tutaj wyszlifować, tak żeby dojść do tego miejsca. O, bo teraz szpilka, która przechodzi, na tym chodzi nasz wałek, ta szpuleczka podtoczona. I ona musi być umiejscowiona wewnątrz. Czyli tutaj przekładam sobie tą szpilkę, na której jest osadzona rolka. Ale do tego teraz trzeba się z powrotem przedostać pod łódkę. Łażenia co niemiara. Góra, dół, góra, dół. Podnoszenie tego miecza i opuszczanie. No roboty trochę jest. Spędziło mi to nad tym trochę czasu. Ale satysfakcja jest. O właśnie, i tu mi wystaje teraz ta szpilka. I ona trafia z drugiej strony, w drugą część. I na tym chodzi nasz wałeczek. Szpulka. Teraz miecz muszę troszeczkę cofnąć do tyłu. Tak, żeby zrobić sobie miejsce. Bo już na wysokość jest ustawiony. Taki patencik sobie wymyśliłem. Podnoszę to, troszeczkę przesuwam. Tak, że to zblokujemy sobie. Aha. O właśnie. I teraz tutaj mamy luz między mieczem a wałkiem. I teraz wcześniejszą rolkę, która była tu założona, zbyt mało miejsca miałem między wałkiem a mieczem. I przesuwając miecz do tyłu, cofając go całego, tu z tyłu na końcu, tu będzie widać. O, tu już mi brakowało miejsca. W tej chwili mam jakiś centymetr prześwitu. Więc to spokojnie wystarczy. Tak to on by się pewnie zablokował, bo był przez rolkę odpychany do tyłu. A teraz przez to, że on jest obniżony na środku. Jest obniżony tutaj na środku, bo otwór jest Fi10. A tu jest 20 mm niecałe. Ja jeszcze troszeczkę go tutaj rozszerzyłem, bo też podziękować mogę Grzegorzowi, który do mnie zadzwonił i podpowiedział, że ta szpulka nie może być zbyt ciasno z tego względu, że jak coś się z mieczem zadzieje, to mi się to sklinuje, więc ona ma tutaj, o widzicie, ma luz. Więc nawet gdyby gdzieś tam miecz się troszeczkę skrzywił, troszeczkę wygiął, to ona nadal będzie pracowała, nie będzie się to klinowało. No dobra, zamontuję tą rolkę i pokażę wam, jak to wygląda.
way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got. No i gra. Roleczka na swoim miejscu. Oprócz tego, jak tu będzie oblaminowane z jednej i z drugiej, to ona i tak będzie miała troszeczkę tutaj miejsca. Także będzie tolerancja przesuwania całej rolki w lewo lub w prawo. Widzicie, ona się kręci elegancko. Teraz jest na tyle luźna, bo miecz się o nią nie opiera. Ale zaraz zwolnię sobie miecz. Miecz już jest praktycznie w powietrzu. Tam się troszeczkę zapiera. Rolka jeszcze jest luźna. Ja troszeczkę go podniosę do góry, tak żeby się ułożył już na rolce. No, w tej chwili miecz już wisi cały w powietrzu. No, podłożę śrubokę, nie będę palca podkładał, bo wisi w tej chwili na fale, nie będę ryzykował. O, proszę. Rolka już się nie obraca, bo już ją trzyma miecz. Już tu nam się wszystko zaparło. Rolka zamontowana, teraz jeszcze zamocowanie listew, wyfrezowanie tutaj podebrań, tak żeby tam wszystko fajnie pasowało. No i będziemy próbowali wyciągać góra-dół. Kłódka jest cały czas na kobyłkach. Wysunąłem sobie cały miecz do góry teraz. Tutaj go zaparłem, żeby mi nie opadł do dołu, bo muszę odkręcić bloczek. Z tego co zauważyłem, część rolek się obraca, a część nie chce się obrócić. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Już niektóre elementy chodzą w miarę, ale tu jeszcze jest ciężki opór tutaj i tu na tym jednym. Umyjemy sobie to benzynką. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I could feel his tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day. Teraz to wszystko sobie spsikamy silikonem w sprayu. Ale tam w rolki, żeby tylko wchodziło. Zapobiega tarciu, więc jeszcze będzie mniejszy opór. A tak to już jeździ ładnie. Jeden, drugi. Rolki doczyszczone, nasmarowane, wszystko się ładnie kręci. Teraz sobie założę
bloczek, jeden, drugi, tak żeby podnosić sobie miecz. Teraz trzeba będzie dopasować sobie klepeczki. Jeden komplet z jednej strony, drugi komplet z drugiej. Teraz tu będę musiał wyfrezować taki kanałek, obniżenie po całej długości, takie jak tutaj, po to, żeby się zapierało tą krawędź. Pofrezowane te obniżenia, które akurat w ten sposób idą. I tutaj teraz będziemy odznaczać otwory. Chciałem przewiercić, ale nie podchodzi mi tutaj wiertarka z wiertłem. No tu jest wystający element, to jest bardziej obłe. Nie ma jak podejść, ale nie ma problemu. Zaznaczymy sobie to mazakiem. Te otwory to nie będzie ciężko. Okay. Teraz to muszę wiercić w komplecie z drugą listwą, żeby zgadzały mi się otwory później po złożeniu. Najlepiej, żeby to mi się zgadzało.
sobie to oznaczę mazakiem. L i M jako lewa strona. I to samo z prawej. Dobra, teraz będę sobie wiercił to kompletami. Lewa z lewą, prawa z prawą. Przykręcone, dopasowane. Z jednej strony i z drugiej. Wygląda ładnie. O, efekt końcowy montażu listew. Wygląda tak. Listwy dębowe. Także dosyć twarde. Nie przyjmują aż tak wody. Zabezpieczę jeszcze penetrinem, nasączę je w jakimś pojemniku, wrzucę, zaleję na jakiś czas, żeby sobie dobrze nasiąkły. Jeszcze brakuje czterech śrub. Dwie sztuki tu z lewej, z prawej i poniżej też po jednej. Na razie przykręciłem górę, dół, tak żeby to spasować. Oczywiście luzy tutaj w koło są, wiadomo, na tyle, żeby on się tam nie zacierał, nie blokował. Elegancko. Miecz się wyciągnął, to jest maksymalna. No jeszcze można ciutkę go wysunąć, ale na tą chwilę nie będę go do góry wyżej wyciągał. No, praktycznie się schował. Wystaje go zaledwie tam 2-3 cm. Bo jak wyciągnę go wyżej, no to może mi spaść z tej rolki. Ale to praktycznie, czy do transportu, jak tu już będzie zalaminowane, to nawet jakbym oparł ten miecz na jakiejś ramie od wózka czy od przyczepki, to i tak nie wepchnie mi go wyżej. Rolka i tak jest od dna, ja wiem, jakieś 5 cm, 4-5 do osi. Bo jakbym poszedł jeszcze wyżej, to obawiam się, że mógłby mi tutaj zeskoczyć z tej rolki powyżej i potem mógłby się zablokować, bo tutaj widać, że jest prześwit i większy luz. No wygląda to tak sobie, ale jak się zalaminuje, wyszlifuje i pomaluje, to będzie pięknie. Ok. Chciałbym jeszcze jeden eksperyment zrobić, zanim opuszczę miecz, zanim go wyjmę w ogóle z łódki do malowania i zacznę laminować. Podłożę tutaj jakąś piankę, gumę, coś, żeby on nie rąbnął o beton, ale chciałbym go puścić po prostu fałem, tak żeby on swobodnie się wysunął na dół. Chcę zobaczyć po prostu, z jaką on prędkością będzie się wysuwał, bo pewnie w przyszłości mnie może spotkać coś takiego, że jednak linka się zerwie, fał od miecza się zerwie i on samoczynnie opadnie w dół. Czy to będzie w trakcie podnoszenia, czy opuszczania, różne są sytuacje. Chcę po prostu zobaczyć, czy to nie będzie miał takiej prędkości, że z czasem wyrwie mi to dno. Bo prawdopodobnie no to tak się często dzieje. Gdzieś ten miecz opada, uderza, kruszy się ten laminat, kruszy się żywica i gdzieś się później przedostaje woda.
Dobra, podłożę sobie coś tutaj pod to, coś takiego, żeby on nie uderzył w beton. No i próbujemy. Okej, ale zanim to zrobię, założę sobie rękawice. Bo jakby trzeba było go faktycznie łapać, to mogę mieć problem. Dobra, linkę rozłożę tutaj, żeby mi się nigdzie nie zaplątała. Zaraz zwolnimy go sobie. No, lecimy w dół. Wiadomo, pianka amortyzuje, ale zszedł dosyć ładnie. Dobra. No, najgorsze za mną. Wydaje mi się, że to był chyba taki najtrudniejszy element całej tej roboty, bo reszta, no, pracochłonna też na pewno to będzie. Czyli mówię tutaj o szlifowaniu i malowaniu, ale taki najbardziej techniczny element, który najwięcej problemu wydawało mi się, że mi sprawi, no poszedł w miarę gładko. Także cieszę się, że się to udało. Dziękuję Łukaszowi z Lukmetu za pomoc w dotoczeniu rolki. Rolkę zrobiłem z kwasówy, tak żeby nic tam nie korodowało, nie rdzewiało. Może i by się udało z jakiegoś tam innego materiału, typu jakiś poliamid czy teflon, bo nie są to aż takie opory, ale wydaje mi się, że z czasem ta rolka mogłaby się wygnieść. Kwasówka, no jednak dużo twardszy materiał, nie koroduje, nic się z nim nie będzie działo. Listwy dębowe z tego względu, że też nie siąkną aż tak wody, nie łapie ich tak grzyb, więc też się tak nie rozkładają. Myślę, że na długi czas to wystarczy. W momencie, kiedy obsuniemy ten miecz do samego dołu, to te drewniane elementy są całe zamoczone. No i wiadomo, woda plus powietrze, góra, dół kilka razy w sezonie. Nasiąknie to i pewnie zacznie gnić. I robota od nowa. Jak już robić, to tak, żeby to miało sens. No co, teraz kwestia wyciągnięcia miecza, wyszlifowania go, wymalowania. Tutaj w tym miejscu są takie otwory, w które wchodzi szpilka. Tu akurat mam jakiś pręt gwintowany, ale tak na pokazanie. W ten sposób się to montuje. Pod spód tutaj jakieś elementy. Także jak jest miecz w spoczynku, żeby nie wisiał na fale, opuszcza się, to się blokuje z jednej, z drugiej strony. I miecz sobie swobodnie wisi. Nie napręża, nie nadwyręża nam talii, nie nadwyręża nam lin. W momencie, kiedy nie pływamy. Sobie na pewno dopasuję też z jakiejś kwasówki rurkę. Wymyśliłem taki patencik, żeby tu sobie dospawać jakąś tulejkę, żeby ten element chować sobie tu w miecz, żeby mi nie zginął na jakimś tam dłuższym odcinku. Za każdym razem, jak się wyciągnie miecz, można wyciągnąć tą zatyczkę i podtrzymać. Dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcję. To rozwija kanał. No i co? Do zobaczenia następnym razem, już przy odwróconej łódce. Trzymajcie się, cześć!